Dzień dobry, witam szanownych Państwa widzów. Proszę Państwa, dawno nie było gitary basowej Defil Baston. W związku z powyższym Defil Baston jest. Proszę Państwa, zakupiony jakiś czas temu. No oczywiście, jak to mawia mój kolega Wojtek ze Szczecina, pozdrawiam. Te czerwone były najgorsze. I faktycznie, słuchajcie, tak jest, że no tutaj gryf jest, no naprawdę, no powiem, że nie dość, że śmigło, to jeszcze i łódka i już sam nie wiem. Niekompletny, w sensie o takie klucze plastikowe, także będzie kombinacja, nie pamiętam czy mam. Płytka jest niezła, tutaj tylko jest urwana na tym różku. No i cóż, oryginalne szlify, proszę Państwa, są jeszcze założone na tej gitarze. Niestety, jak je zdejmę, to już z nich nic nie zostanie. No i cóż, wstawimy pręt, zrobimy progi, żeby można było na tej gitarze normalnie grać. Także no działamy. Nie przedłużając już, zapraszam na filmik. Pierwsze co, zdejmuję struny, proszę Państwa. Kręcam gryf, odklejamy podstrunnicę itp. itd. Wszystkie zabiegi, które już doskonale znacie. Proszę Państwa, sytuację mamy taką,
że na dworzu mamy 31 stopni. Słyszymy, jak mój pies tutaj w chłód jest, sobie ciężko oddycha i się studzi. Natomiast jeśli chodzi o gitarę, tutaj są zaszpachlowane sloty. Teraz trzeba je tu lekko papierkiem ogarnąć, co niniejszym zaraz uczynię. Taka sprawa, że odkręciłem tą płytkę, żeby tutaj co nieco wyczyścić, prawda? Przede wszystkim, żeby przepolerować tą maskownicę. I okazało się, proszę Państwa, że dwa potencjometry są uszkodzone. Już pokazuję, jak to wygląda. Miały takie popękane te ślizgi w środku. Widzimy tutaj. I się to blokowało. Ja przełożyłem same te puszki. Akurat miałem. Także i w drugim też widzimy. To jest pęknięty był ten ślizg. Co prawda to chodziło, a tamten jeden w ogóle się blokował. Także stwierdziłem, że to wymienię. No i cóż, proszę Państwa. Przetworniki zawoskowane. Wszystko wyczyszczone. Ja tu teraz biorę się za lutowanie tego. Zlutuję przetworniki i sobie sprawdzimy, czy gitara wydaje dźwięki. Powinna, bo ja tutaj nic drastycznie nie robiłem, aczkolwiek wiecie, różnie to bywa. Thank you.
Proszę Państwa, wczoraj wieczorem przeszła u nas ogromna nawałnica przez Wyszków. Wiele szkód wyrządziła. Na szczęście tutaj u nas udało się uniknąć jakichś poważniejszych rzeczy, typu tam zalania, urwania itp. Natomiast nie było światła od godziny gdzieś 17 aż do dzisiejszego ranka, jest godzina 10 rano. Ja tutaj dużo zrobiłem już. Widzimy, klucze są wyczyszczone, tulejki, wszystko, gryf pięknie się błyszczy, progi wyszlifowane, wymyte, zaraz naniosę olej i proszę Państwa, będziemy to skręcać do kupy. Wyczyściłem też mostek. No powiem tak, on jest tu troszkę porzewiany, ale ja go zostawiam, bo to taki, wiecie, urok. I chodzi o to, żeby robić nowe. Strunociąg wyczyszczony. Struny dam nowe. Dedario, ponieważ ponieważ nie chcę wsadzać jakiegoś tam, wiecie, starego czegoś. Nie planuję tego gdzieś puszczać w świat. A nawet jak puszczę, to ktoś będzie miał nowe, fajne struny i będzie sobie grał. Także to na razie, kochani, tyle. Jeszcze nie mam naklejek, zamówiłem. Może mi dzisiaj tam chłopaki dotną. I co, nanosimy olejek. Naniesiemy olej i pójdziemy sobie na śniadanko. A w tym czasie niech to sobie tutaj się nawilża, tak? Ja jeszcze umyję ręce, bo mam brudne po progach. Tutaj pozaślepiałem jakieś te dziury, co były. No nie wygląda to jakoś fajnie, ale nie wygląda też tragicznie. Szkoda, że ktoś tutaj, wiecie, przykręcał takie klucze, nie wiadomo jakie. No ale może nie miał. Też tutaj dorobiłem taką dosyć dużą płytkę zaślepiającą pręt. Po prostu tutaj podczas frezowania jakoś mi tu niestety poleciało w bok dalej. No musi być tak jak jest. Nie ma tragedii. No ja o tym wiem i teraz wy. No to trzeba będzie jakoś z tym żyć. Szanowni Państwo, i tak oto dobrnęliśmy do szczęśliwego końca. Jeszcze brakuje tylko naklejki, ale to muszę zrobić, nie mam na stanie. Struny założone medium scale, tak widzimy, to leci. Jeszcze tutaj chyba 3 razy odkręcałem gryf, musiałem zmienić kąt osadzenia i dać po prostu jeszcze podkładki te, pod te przetworniki, żeby były wyżej, bo były za nisko. Teraz widzimy, ładnie to wygląda. Jest około 2 mm, 3. I tak, jest to drugi baston w mojej kolekcji. Mam jeszcze takiego zielonego. Można go było obejrzeć właśnie na wystawie w Kozienicach w tym roku. Jest gdzieś filmik, jak go tam ogarniam, także zapraszam do obejrzenia. Też ma pękniętą maskownicę, niestety, ale oryginał, co najważniejsze. A co oryginał, to oryginał. Ten miał takie logo plastikowe na główce, ten miał naklejkę. Także tak one wyglądają.
Jeszcze tylko nie mam takiego miodowego, bardzo chciałbym mieć. Może się kiedyś trafi, a jak się nie trafi, no to też jakoś będę z tym żył. Jeszcze chciałbym tylko wspomnieć a propos Bastona, że powstaje, bodajże premiera ma być we wrześniu, taki film o legendarnej grupie KS-u pod tytułem Idź pod prąd. I taka anegdotka, tutaj pewnego dnia zadzwonił do mnie człowiek, czy nie ma właśnie Bastona. Jak się okazało, był to człowiek od pani Doroty, scenarzystki właśnie tego filmu o KS-u Idź pod prąd. I tutaj zawitali do mnie właśnie pani Dorota. I zakupili właśnie takiego Bastona, którego miałem, i Defila Jole, właśnie dwa. Także na potrzeby tego filmu, z tego co widziałem już jakieś zdjęcia, to jedna z tych gitar na pewno będzie, nie wiem która. Także mam nadzieję, że będę mógł je zobaczyć. No i fajnie, że takie rzeczy się też dzieją gdzieś tam. No i co, posłuchajmy, proszę Państwa, jak to brzmi. Oczywiście pick-upy zawoskowałem, także żeby dało radę pograć. No i zobaczmy, posłuchajmy. Proszę Państwa, to by było na tyle. Jak słyszymy, gitarka gra, wygląda bardzo ładnie. 76 rok na potencjometrach i pewnie tak to by było. Także ja dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.